Siemanko, siemanko, z tej strony Sikor. Mały, króciutki filmik na temat urządzonka, jakim jest TIN 200. Filmik nagrywam na prośbę jednego z kolegi, Pisek 97. Prosił mnie tam, aby pokazać, jak to u mnie działa i jak to jest ustawione. Więc tak na szybciutko pokażę wam, jak zainstalować TINA. I że ona faktycznie działa na konsoli PlayStation 4, przepraszam. Tutaj wam pokażę samo urządzonko. To jest taka malutka kosteczka z krótkim kabelkiem. Właśnie ten króciutki kabelek, jak dla mnie, to jest minus tego urządzonka, ponieważ no jest za krótki. No, ja bym go chciał tam gdzieś sobie z boku położyć, a nie da rady. Do TINA absolutnie od razu mówię, to nie jest żadna reklama, tylko chcę pokazać, czego używałem do TINA, na czym testowałem TINA. Klawiatura z Genesis za tak samo, Tor 300 za stóweczkę i mysz z Genesisa. Na tym testowałem TINA. Teraz wam pokażę, co, jak, gdzie i kiedy, więc dajcie mi chwilkę. Odpalamy sobie przeglądareczkę. Wchodzimy na stronę Genesis. Genesiszone.com. Dokładnie. Wchodzimy sobie na stronę produkty. Akcesoria. Jako pierwszy jest tutaj pokazany właśnie TIN 200. Klikamy na TIN 200. Tutaj mamy króciutki opis urządzenia. Wchodzimy w zakładkę do pobrania. Bardzo ważna rzecz i pierwsze, co powinniśmy zrobić, to ściągnięcie właśnie tych dwóch pliczków. Genesis TIN 200 Key Manager i Genesis TIN 200 Firmware. To są dwa pliczki, które są nam potrzebne na naszym komputerze do obsługi. Jest tutaj instrukcja w języku polskim, więc ja nie będę się tutaj rozdrabniał i tłumaczył, co, jak, z czym. Po prostu postępujemy zgodnie z instrukcją, z instalacją i wtedy wszystko powinno nam ładnie śmigać na konsoli. Jedyna taka moja rada. Ważne informacje przed instalacją, no to nam warto przeczytać, ale zanim przeczytamy i zastosujemy instalację dla konsol PSX4 oraz X1, bo to nas interesuje, nas w tym przypadku interesuje PS4, to przechodzimy troszeczkę niżej i najpierw czytamy to, robimy to, co tutaj jest napisane, czyli aktualizacja oprogramowania urządzenia, firmware. To musimy zrobić, żeby przejść dalej do konfiguracji naszego TINA. Ja teraz sobie podepnę TINA pod kompa. Tutaj właśnie wykrył mi urządzenie. Ja mam tutaj taki mały pierdolniczek na ekranie, ale na to nie zwracajcie uwagi. Co wam chcę pokazać? Chcę wam pokazać właśnie Key Assistanta na TINie. Przypisanie klawiszy następuje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy TIN jest podpięty do komputera. Kiedy go odepniemy, to nie mamy już możliwości mapowania przycisków do momentu, kiedy wepniemy go z powrotem do komputera. Więc warto sobie zrobić jakąś ściągę tego mapowania. Nie wiem, zdjęcie telefonem, print screen, obojętnie, ja sobie walnę print screena. To nieważne. Tutaj mamy pokazane właśnie, jaki klawisz, co to jest. Ale dlaczego? Dlaczego to pokazuje mi w taki sposób? Ma być PS4 Sensitivity 3. Advance tutaj.
Mamy rozpiskę, jaki klawisz to jest co. Tutaj mamy chyba myszkę, tak, turbo. O, ustawmy sobie na przykład. Ustawmy sobie turbo na 4. Mouse Sensitivity 23. Advance. OK. Zapisujemy mapowanie. Nasze przyciski są już na tinie. To by było na tyle z samego ustawienia. To jest na tyle z samego ustawienia. W tym momencie możemy tina odpiąć i podłączyć go do konsoli. Więc za chwilkę króciutki drugi filmik z pokazaniem, jak to wygląda, jak działa w grach na PS4, jaka jest reakcja myszy i jak poruszamy się po menu za pomocą klawiatury. Także ja wracam za chwilę. Trzymajcie się.